Rozdział ósmy. Zaczyna się wychowywanie Ani. Z przyczyn jej tylko wiadomych, Maryla dopiero po południu powiedziała Ani, że zatrzymuje ją na zielonym wzgórzu. Przed obiadem powierzyła jej wykonanie rozmaitych zajęć i pilnym okiem przyglądała się pracy dziewczynki. Już po tych kilku godzinach przekonała się dostatecznie, że Ania była zręczna i posłuszna, chętna do pracy i pojętna. Główną jej wadę stanowiła pewna skłonność do wpadania w zadumę. Wtedy, podczas największej nawet roboty, zapominała o wszystkim i dopiero głośna uwaga lub jakieś szczególne wydarzenie sprowadzały ją na ziemię. Skończywszy zmywanie naczyń po obiedzie, Ania stanęła nagle przed Marylą ze zrozpaczoną miną człowieka, który jest gotów wysłuchać najgorszego wyroku. Wątła jej postać, drżała od stóp do głów, twarzyczka była rozgorączkowana, oczy wydawały się prawie czarne. Złożywszy dłonie, rzekła błagalnym tonem. Ach, panno Kadbert, błagam. Niechże mi pani powie, czy mnie odeślecie, czy też nie. Całe przedpołudnie starałam się być cierpliwa, ale teraz czuję, że nie potrafię znieść dłużej tej niepewności. To takie straszne uczucie, proszę mi wreszcie powiedzieć. Nie wyparzyłaś ścierki w gorącej wodzie, jak ci kazałam, odrzekła niewzruszanie Maryla. Zanim zwrócisz się do mnie z pytaniem, zechciej to uczynić. Ania pobiegła spełnić rozkaz, po czym powróciła do Maryli i utkwiła w jej twarzy błagające spojrzenie. Dobrze, odpowiedziała Maryla, nie mogąc już znaleźć nowej wymówki dla odwleczenia ostatecznej odpowiedzi. Myślę, że już mogę ci to powiedzieć. Brat mój i ja. Postanowiliśmy zatrzymać cię, rozumie się, jeśli będziesz się starała być dobrą i posłuszną dziewczynką. Ale co się z tobą dzieje, dziecko? Płaczę, rzekła Ania ze zdumieniem, tylko nie wiem dlaczego. Cieszę się tak, jak tylko człowiek cieszyć się potrafi. Ach, cieszyć się. To nieodpowiednie wyrażenie. Cieszyłam się z powodu białych kwiatów wiśni i z powodu białej drogi rozkoszy, ale to jest coś więcej. Jestem szczęśliwa. Postaram się być taka dobra. Będzie to bardzo trudna sprawa, przypuszczam, gdyż pani Tomas zawsze mi mówiła, że jestem zupełnie zwariowana, ale zrobię, co tylko będę mogła. Chciałabym jednak wiedzieć, dlaczego płaczę. Chyba dlatego, że jesteś bardzo podniecona i wzruszona, rzekła Maryla tonem nagany. Usiądź na tym oto krześle i staraj się uspokoić. Boję się, że jesteś zbyt skłonna zarówno do płaczu, jak i do śmiechu. Tak, pozostaniesz więc u nas i postaramy się, by ci było dobrze. Będziesz uczęszczała do szkoły. Nie zaczniesz jednak nauki przed wrześniem, bo teraz już tylko dwa tygodnie dzielą nas od letnich wakacji. A jak powinnam panią nazywać? spytała Ania. Czy mam zawsze mówić panno Cadbert? Czy nie mogłabym po prostu nazywać pani Ciocią Marylą? Nie, nazywaj mnie tylko Marylą. Nikt nie mówi do mnie panno Cadbert. Drażniłoby mnie to. A czy nie będą tego uważali za pewien brak szacunku? ośmieliła się zaprotestować Ania. Co to, to nie, jeśli będziesz do mnie mówić z odpowiednim szacunkiem. Wszyscy w Ewonli, młodzi i starzy, nazywają mnie Marylą. Tylko pastor mówi czasem panno Cadbert, kiedy o tym pamięta. Ja bym jednak wolała mówić, ciociu Marylo, prosiła dalej Ania. Nie miałam nigdy żadnej ciotki ani krewnej, nawet babki. Zdawałoby mi się, że naprawdę należę do Pani. Czy mogę mówić, Ciociu? Nie. Nie jestem Twoją ciotką i nie lubię dawać ludziom tytułów, których nie mają. Ależ mogłaby Pani sobie wyobrazić, że jest moją ciocią. O, bynajmniej. Ja tego nie potrafię, odrzekła Maryla sucho. Czy pani się nigdy nie zdaje, że rzeczy są często inne niż są w rzeczywistości? Spytała Ania szeroko, otwierając oczy. Nie. Ach, Ania głęboko westchnęła. Pan. Ach, Marylo, jakże wiele pani traci. Nie uważam tego. Po cóż widzieć rzeczy innymi niż są w rzeczywistości? Odpowiedziała Maryla. Jeśli Bóg stworzył nas w takim, a nie w innym świecie, to nie po to byśmy sobie ten świat wyobrażali inaczej. Aha, to mi coś przypomniało. Wejdź do pokoju, tylko wytrzyj nogi i nie wpuść much. I podaj mi ten obrazek, który stoi na kominku. Jest tam wydrukowana modlitwa Ojcze nasz. Cały swój wolny czas dziś po południu poświęcisz na wyuczenie się jej na pamięć. Nie chcę takich modlitw, jakie słyszałam wczoraj wieczorem. Pewnie, że to był dziwny pacierz, tłumaczyła się Ania, ale nie miałam jeszcze żadnego doświadczenia. Nie można wymagać, by ktoś modląc się po raz pierwszy w życiu, robił to pięknie, prawda? Położywszy się spać, wymyśliłam, jak to pani przyrzekłam, prześliczną modlitwę. Była prawie tak długa, jakby ją sam pastor napisał, i taka poetyczna. Ale czy pani uwierzy, kiedy zbudziłam się dziś rano, nie pamiętałam ani jednego słowa. Obawiam się też, że nie potrafię już nigdy ułożyć równie pięknej. Nie wiem wprawdzie dlaczego, ale gdy się coś wymyśla po raz drugi, to jest zawsze brzydsze od tego, co się wymyśliło pierwszym razem. Czy pani to zauważyła? Jest coś, co ty powinnaś zauważyć, Aniu. Ilekroć każe ci coś uczynić, słuchaj natychmiast i nie zatrzymuj się, by rozprawiać o tej sprawie. Otóż pójdź i zrób, co ci poleciłam. Ania natychmiast przeszła sienią do bawialni, ale długo nie powracała. Po dziesięciu minutach oczekiwania, Maryla odłożywszy robótkę i zacisnąwszy wargi, poszła za nią. Została dziewczynkę stojącą nieruchomo przed obrazem zawieszonym pomiędzy oknami. Ręce założyła z tyłu, błyszczące, rozmarzone oczy wzniosła ku górze. Białe i zielone światło płynące tu od jabłoni i dzikiego wina oblewało małą postać blaskiem prawie nierealnym. — O czym myślisz, Aniu? — spytała ostro Maryla. Ania ocknęła się z zadumy. — O tym! — rzekła, wskazując na wcale dobrą reprodukcję obrazu Chrystus błogosławiący dzieci. Właśnie wyobrażałam sobie, że jestem jednym z nich, tą oto małą dziewczynką w niebieskiej sukience, stojącą w kącie, jak gdyby nie należała do nikogo, zupełnie jak ja. Wydaje się smutna i opuszczona, prawda? Ręczę, że nie miała ani ojca, ani matki. Chcąc jednak otrzymać błogosławieństwo, wśliznęła się w kącik, z dala od innych, mając nadzieję, że jej nikt nie zauważy, prócz niego. Jestem pewna, że wiem, jak się czuła. Serduszko jej dygotało, a ręce były zimne jak moje wtedy, gdy się pytałam, czy mnie zatrzymacie. Lękała się, że on jej może nie zauważyć, ale on spostrzegł ją, prawda? Starałam się wyobrazić sobie to wszystko, jak zbliżała się coraz bardziej i bardziej, aż wreszcie znalazła się tuż obok, a wtedy on ją spostrzegł i położył swoją rękę na jej głowie. Ach, jakiż dreszcz rozkoszy musiał ją przeniknąć. Pragnęłabym tylko, aby malarz nie przedstawił go takim zatroskanym, chociaż taka jest jego twarz na wszystkich obrazach. Nie wiem, czy Maryla to zauważyła? Nie sądzę, aby w rzeczywistości wyglądał tak smutnie, bo wtedy dzieci na pewno by się go lękały. Anio, rzekła Maryla sama, dziwiąc się temu, że dawno nie przerwała dziewczynce. Nie wolno ci tego mówić. Jest to brak szacunku, zupełny brak szacunku. Oczy Ani wyraziły zdumienie. Ach, ja czuję tyle szacunku. Proszę mi wierzyć, że nie miałam nic złego na myśli. O, wierzę ci, ale o tych sprawach nie wolno mówić tak bezceremonialnie. Chciałam ci jeszcze na coś zwrócić uwagę, Aniu. Kiedy cię posyłam po cokolwiek, wracaj natychmiast, a nie zatrzymuj się i nie gap jak przed tym obrazem. Pamiętaj o tym. A teraz weź ten mały obrazek i chodź ze mną do kuchni. Tak. Siądź w kącie i naucz się tej modlitwy na pamięć. Ania oparła przyniesiony obrazek od zban pełen kwiatów jabłoni, który ustawiła przy obiedzie dla przystrojenia stołu. Maryla krzywym okiem patrzyła na te dekoracje, ale nic nie powiedziała. I oparwszy twarz na dłoniach, spoglądała przez kilka chwil w milczeniu na wydrukowane wyrazy. To mi się podoba, rzekła wreszcie. Jakie to piękne. Już raz to słyszałam, kiedy rektor w niedzielnej szkole domu sierot odczytywał te zdania głośno, ale wówczas nie podobało mi się wcale, bo mówił skrzekliwym i żałobnym głosem. Czułam wprost, że on uważa modlitwę za nieprzyjemny obowiązek. To nie jest poezja, a jednak wywiera wrażenie poezji. Ojcze, nasz któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Czy nie brzmi to jak muzyka? Ach, jak się cieszę, że mi pani. Maryla kazała się tego nauczyć. Ucz się i bądź cicho, rzekła krótko Maryla. Ania przysunęła ku sobie wazon z kwiatami jabłoni. Aby móc od czasu do czasu ucałować różowy pączek, a następnie kilka chwil uczyła się pilnie. Marylo, spytała potem, czy Maryla myśli, że będę mogła zdobyć sobie w Ewon przyjaciółkę od serca? Co? Jaką przyjaciółkę? Od serca, taką pokrewną duszę, której mogłabym powierzać wszystkie uczucia. Całe życie marzyłam o niej. Nigdy nie odważyłam się przypuszczać, że mogłoby się to stać w rzeczywistości, ale teraz tyle moich najcudniejszych snów nagle się ziściło, że kto wie czy i ten także. Czy Maryla sądzi, że to byłoby możliwe? Diana Barry mieszka w pobliżu nas na sosnowym wzgórzu i jest prawie w twoim wieku. To bardzo miła dziewczynka i kto wie czy nie byłaby dla ciebie odpowiednią towarzyszką zabaw. Obecnie nie ma jej tutaj, gdyż pojechała w odwiedziny do swej ciotki, do Karmody. Ale przebywając z nią, musiałabyś zwracać baczną uwagę na swe sprawowanie, bo pani Bary jest bardzo wymagająca. Nie pozwoli córeczce zadawać się ze źle wychowaną dziewczynką. Ania patrzyła na Marylę poprzez kwiaty jabłoni, oczami pełnymi zaciekawienia. I jak ta Diana wygląda? Nie ma rudych włosów, prawda? Z pewnością nie. To już wystarcza, że ja jestem ruda. Uchowaj, Boże, od tego moją serdeczną przyjaciółkę. Diana jest bardzo ładna. Ma czarne włosy, czarne oczy i różowe policzki. Jest niezmiernie miła i dzielna, a to więcej warte, niż być piękną. Maryla miała przygotowaną wiązankę nauk moralnych, gdyż była głęboko przekonana, że należy nimi okraszać każde zdanie kierowane do dziecka, którego wychowanie właśnie się rozpoczyna. Ania jednak lekko przełknęła morał, a zatrzymała się tylko na zachwycających nadziejach, jakie się przed nią otwierały. Jak to dobrze, że jest taka ładna. Jeżeli się jest brzydką, co u mnie nie da się już zmienić, Przyjemnie jest mieć choć ładną przyjaciółkę. Pani Tomas, u której mieszkałam, miała w swoim bawialnym pokoju oszkloną biblioteczkę, ale bez książek. Pani Tomas przechowywała w niej swą najdroższą porcelanę i słoiki z konfiturami, o ile je miała naturalnie. Jedne drzwi miały stłuczoną szybę. Pan Tomas wybił ją którejś nocy, gdy wrócił do domu pijany. Ale jedna szyba pozostała cała. I przeglądając się w niej, wyobraziłam sobie, że z tamtej strony w szafie znajduje się dziewczynka, moja rówieśnica. Nazwałam to moje odbicie Katie i przyjaźniłyśmy się bardzo, bardzo. Potrafiłam rozmawiać z nią całymi godzinami, szczególnie w niedzielę. Zwierzałam się jej ze wszystkiego. Katie była moją jedyną pociechą i radością. Wyobrażałam sobie, że szafa jest zaczarowana i gdybym tylko potrafiła wymówić odpowiednie zaklęcie, mogłabym ją otworzyć i wejść do pokoju, gdzie jest Katie, a nie półki z porcelaną i konfiturami. Wtedy Katie wzięłaby mnie za rękę i zaprowadziła w cudowne miejsce pełne kwiatów, słońca i elfów, gdziebyśmy żyły w wiecznym szczęściu. Przeniósłszy się do pani Hammond, Martwiłam się niezmiernie, że opuszczam Katie. I ona czuła się z tego powodu bardzo nieszczęśliwa. Jestem tego pewna, bo widziałam, poprzez szybę, jak płakała, przesyłając mi całusy. U pani Hammond nie było biblioteki, ale nad rzeką, niedaleko domu, rozciągała się zielona dolina, gdzie mieszkało najpiękniejsze echo. Oddawało ono dokładnie każdy wyraz, nawet wówczas, gdy się mówiło niezbyt głośno. Więc wyobraziłam sobie, że to dziewczynka imieniem Violetta, z którą się bardzo zaprzyjaźniłam i którą pokochałam prawie tak jak Katie. Nie zupełnie, ale prawie. Wieczorem, przed wyjazdem do domu sierot, poszłam pożegnać Violettę, a pożegnanie jej brzmiało tak smutno, tak smutno, miała łzy w głosie. Przywiązałam się do niej tak bardzo, że nie potrafiłam wyobrazić sobie nowych przyjaciółek w domu sierot. A zresztą tam nie było pola dla imaginacji. Sądzę właśnie, że to było dobre, rzekła Maryla sucho. Nie uznaję takich głupstw. Wydaje mi się, że ty niemal wierzysz w te swoje fantazje. Pragnęłabym, żebyś znalazła prawdziwą przyjaciółkę, bo wtedy skończyłabyś z tym wyobrażaniem sobie. Nie opowiadaj też nigdy, pani Bary, o twojej Kejti ani o Wioletcie, bo pomyślisz, że bajesz. O, co to to nie? Zresztą nie potrafiłabym wcale mówić o tym z pierwszą, lepszą osobą. Pamięć tych przyjaciółek jest mi zbyt droga. Ale Maryli chciałam to opowiedzieć. Ach, oto wielka pszczoła wyfrunęła wprost z kwiatu jabłoni. Jakże cudnie musi być mieszkać w kwiecie jabłoni. Usypiać w nim, gdy wiatr kołysze do snu. Gdybym nie była człowiekiem, pragnęłabym być pszczołą i mieszkać w kwiatach. Wczoraj pragnęłaś być mewą, przypomniała Maryla. Uważam, że jesteś bardzo zmienna. Kazałam ci się nauczyć modlitwy, nie rozmawiać. Zdaje się jednak, że to jest dla ciebie niemożliwe, jeśli masz obok siebie kogoś, kto może słuchać Twojej paplaniny. Pójdź więc do swego pokoju i ucz się. Ależ umiem już prawie całą oprócz ostatniego wiersza. Tym lepiej. Zrób jednak, co ci każę pójdź do swego pokoju, skończ się uczyć i poczekaj tam, dopóki cię nie zawołam, żebyś mi pomogła przygotować herbatę. Czy nie mogłabym zabrać gałązek jabłoni dla towarzystwa, prosiła Ania. Nie trzeba zaśmiecać pokoju kwiatami. Należało pozostawić je na drzewie. Wahałam się też zanim je zerwałam, rzekła Ania. Czułam prawie, że nie powinnam niszczyć ich krótkiego życia. Ja także nie chciałabym być zerwaną, jeśli bym była kwiatem. Ale pokusa była nieprzezwyciężona. Co Maryla czyni, kiedy bierze ją nieprzezwyciężona pokusa? Aniu, czyś nie słyszała, że kazałam ci pójść do swego pokoiku? Ania z głębokim westchnieniem udała się na górę i usiadła w fotelu obok okna. No tak... Modlitwa już umiem. Nauczyłam się ostatniego wiersza, idąc po schodach. Teraz wyobrażę sobie, że ten pokój wygląda zupełnie inaczej i że taki już pozostanie na zawsze. Podłoga pokryta jest dywanem z białego aksamitu, obsypanym ponsowymi różami. U okien wiszą ponsowe jedwabne portiery. Ściany są zawieszone makatami, haftowanymi złotem i srebrem. Meble są machoniowe. Nie widziałam wprawdzie nigdy machoniu, ale to brzmi tak bogato. Tutaj stoi sofa, zarzucona miękkimi poduszkami z różowego, czerwonego, błękitnego i złotawego jedwabiu. Leżę sobie wygodnie, przytulona do nich. Widzę odbicie mojej postaci we wspaniałym zwierciadle wiszącym na ścianie. Jestem wysoka i smukła. Mam na sobie powłóczystą suknię z białych koronek, perły na szyi i perły we włosach. Włosy mam czarne jak noc, a płeć białą jak kość słoniowa. Nazywam się Lady Cordelia Fitzgerald. No, ale tak nie jest. Nie potrafię się zapomnieć tak dalece, żeby mi się to wydawało czymś rzeczywistym. Skoczyła do maleńkiego lusterka i przejrzała się w nim. Wyjrzała ku niej chuda, piegowata twarzyczka o poważnych, szarych oczach. Jesteś najzwyczajniej anią z zielonego wzgórza, rzekła surowo. I widzę cię taką, jaką jesteś, wtedy nawet, gdy wmawiasz w siebie, że jesteś Lady Cordelia Fitzgerald. Ale jest milion razy lepiej być anią z Zielonego Wzgórza niż anią znikąd, prawda? Nachyliła się, ucałowała serdecznie odbicie swej postaci i podeszła do otwartego okna. Dobry wieczór, najdroższa królowo śniegu. I dobry wieczór wy, drogie brzuski w dolinie. Dobry wieczór, kochany, szary domku, tam na wzgórzu. Ciekawam, czy Diana zostanie moją serdeczną przyjaciółką. Mam nadzieję, że tak będzie. Będę ją gorąco kochała. Lecz nie zapomnę nigdy Katie i Violetty. Dotknęłoby je to srodze, a ja nie chcę zadrasnąć niczyich uczuć, nawet małej dziewczynki z biblioteki lub dziewczynki Echa. Będę je wspominała codziennie. I będę im przesyłała całusy. Końcami palców przesłała kilka całusów w stronę kwitnącej wiśni, I oparłszy brodę na rękach, zatonęła znowu w słodkich marzeniach.